Dobry Państwu. Ciężko mówić o tej chorobie, o tym wszystko, dlatego że koronawirus jest bardzo, ta choroba jest bardzo zła, nie jest wyleczalna i tak dalej. W Krakowie już zmarło 4 osoby, w Polsce na koronawirus. Teraz co jeszcze? Padają na całym świecie jak muchy. Jak muchy padają. Nie jak ludzie, tylko jak muchy. Tak jak oszukiwała nas , 15% osób, to i dorośli, dzieci, wszyscy umierają. Bardzo prędko umierają na koronawirus, tą chorobę. A lekarstwa nie mamy. To, co lekarze mówią w telewizji, wszędzie, że mają już lekarstwo, że to nie ma lekarstwa. Ja nie słyszałem, żeby od koronawirusa było jakiś lek. Wyleczalne są i tak dalej, i tak dalej. I powiem tak. Nie słuchajcie PO, bo to PO namawia, ażeby wierzyliście, że jest wirus. A do tego zrobiła to Unia. O, jest zapalniczka. Unia Europejska, tak jak kiedyś myśleli, że powiem wam, pomór świń, pomór krów, pomór ptaków i tak dalej. Ja powiem wam szczerze. To choroba jest wymyślana. Nie jest żadnej, nie ma żadnego choroby, tylko Unia Europejska wymyśla. Zobaczcie, sami się spraktykujcie się. Że, tak jak powiedziałem, mówili o różnych chorobach, o trzody chlewnej. O różnych. Przez, jak ja powiedziałem, że nie ma, to teraz wymyśleli jakąś chorobę koronawirus. Już było nagrane, nawet ta choroba jest powiązana z moim imieniem i nazwiskiem. Z moim nazwiskiem jest powiązana. Z moim nazwiskiem. Jak to można tak wymyślać chorobę z nazwiskami czyimś? Trzeba się bardzo, bardzo zastanawiać, czy czasami nie ma gdzieś o nazwisku, bo może być o nazwisku nawet, i wirus. To będzie obrażony ten człowiek. Ja jestem też obrażony z tego powodu, że, a to wymyślał, ja wiem kto. Wymyślał przed odejściem, bo ja mówiłem często i gęsto Donald, a była guma taka. Donald, była guma, to sprawiedliwe było. Guma. I wymyślał na mnie koronawirus. Donaldzie Tusku, przestań tak wymyślać, bo naprawdę się spotkam z tobą, czy w Warszawie, czy gdzie, i zobaczysz, że będziesz biedny. Nie będę mówić tu, że coś się takiego zrobi, to bo zaraz będzie policja, pogotowie, straż miejska, nie wiadomo co, będziesz nasywać na mnie. Teraz powiem tak. Wiesz co, Donaldzie Tusku, że przestań tak robić, wymyślać bzdury, że jakaś choroba jest, koronawirus i tak dalej. Nie ma żadnej choroby koronawirusa. Nie ma. Przestań tak wymyślić i przestań tak, wiesz, tak jak ja powiedziałem i będę mówić o innym człowieku też. O innym człowieku będę mówić, że też jest podły
umie tylko wydzierać pieniążki, więcej nic. Tu u mnie siedzi redaktor, też pomagał dla jego zbierać pieniążki. Domyślcie się teraz o kim ja chcę powiedzieć. Domyślcie się o kim ja chcę powiedzieć. Raz powiem o pomnikarzu tym.